Okrągły stół w sprawie oświaty będzie radzić, jak spowodować, żeby poziom edukacji wzrósł, nauczyciele dobrze zarabiali, a uczniowie mieli dobre oceny. I ja tu wychodzę naprzeciw, w myśl zasady, co z sercem na ręku, to w wątrobie na języku. Moja propozycja załatwi wszystko i jest prosta jak budowa zapałki. Nauczyciele powinni mieć pozwolenie na sprzedaż uczniom ocen, żeby sobie dorobić. Można by było wykupić w semestrze, nie wiem, 10 szóstek, 20 piątek, 30 czwórek, 40 trójek, prawda? Szóstka kosztowałaby 100, piątka 8 dych i tak dalej, tak jak punktacja w Pucharze Świata w skokach. Uczniowie z rodzin wielodzietnych lub tych o niższych dochodach otrzymywaliby bon edukacyjny w formie kartek na oceny, tak jak kiedyś były kartki na mięso. Nauczyciel wycinałby kwadraciki z ocenami i wymieniałby je na pieniądze. Taki system uczyłby ucznia gospodarowania ocenami. Jestem słaby z matmy, to kupuję sobie 3 szóstki, kilka piątek i to razem z ocenami niewykupionymi dawałoby przyzwoitą średnią. Lepszy jestem z Polaka, obcykam ten przedmiot, to tutaj mniej wykupuję. Obliczyłem, że średniej wielkości liceum ze sprzedaży ocen wyciągnie na spokoju ponad 1 000 000 na semestr do podziału na ciało pedagogiczne. W tym systemie nie ma luk ani szczelin. Każdy będzie zadowolony. Uczeń, bo tylko trochę się pouczy, a stopnie będzie miał dobre. Nauczyciele pozarabiani, no idylka, idylka. Genialna nowa wizja szkoły, o którą tak walczymy. Z moją propozycją wygramy. I nie dziękujcie, to był mój obowiązek.